Słuchasz podcastu Agni Ajurweda zrozumiale i dostępnie, odcinek 117. W tym odcinku zapraszam Cię do posłuchania rozmowy z Dianą Mazur. Diana jest konsultantką nowej świadomości, która łączy Ajurwedę i Theta Healing. Jest absolwentką Szkoły Ajurwedy części pierwszej i drugiej i osobą, która dużo dowiedziała się o asertywności. Przede wszystkim o asertywności w stosunku do siebie. O tak, dobrze słyszysz. Za chwilkę opowiem Ci anegdotę, która rozpocznie tą rozmowę. Rozmawiałam ostatnio z osobą, która ma naprawdę dużo na głowie i której praca wymaga nieustannego stawiania granic. Rozmawiałam z nią w momencie, w którym była nieco sfrustrowana i już mocno przemęczona na finale, na finiszu intensywnego okresu pracy tuż przed urlopem. I ta rozmowa przebiegała mniej więcej tak. Powiedziałam do niej, może już pora postawić granicę, a ona odparła z uśmiechem i z błyskiem w oku, że no właśnie, tylko już nie ma komu. W takim razie może czas postawić granicę sobie. Popatrzyła na mnie, jakby słysząc to, co powiedziała, podbiłam ten jej nowy stan świadomości i powiedziałam, pięknie, mogę panią zacytować? Postawić granicę sobie. I ona wtedy roześmiała się takim serdecznym głosem z brzucha. Jej oczy otworzyły się na nową perspektywę i powiedziała, tak, postawić granicę sobie. I tak, ze śmiechem, w życzliwości i w nowej świadomości, każda z nas poszła w swoją stronę. O tym stawianiu granic sobie jest rozmowa z Dianą. O asertywności po ajurwedyjsku, która jest przede wszystkim asertywnością w stosunku do siebie samej, wybieraniem tego, co służy, i odpuszczaniem, a jak wiesz, słowo odpuść jest mantrą dla pity. Diana, która tej pity ma w sobie sporo i nieraz z niej korzystała, szczególnie w życiu zawodowym, całą sobą poczuła, ile daje odpuszczenie wyobrażeń, nawyków, oczekiwań swoich wobec siebie i innych wobec siebie. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do posłuchania rozmowy z Dianą. Witam Cię w podcaście Agni Ajurweda zrozumiale i dostępnie. Nazywam się Maria Nowak-Szabat. Wspólnie z mężem Michałem od 8 lat prowadzę Agni Ajurweda. Pomagam kobietom skorzystać z Ajurwedy w życiu osobistym i zawodowym. W każdym odcinku otworzysz serce i umysł na tą piękną, starożytną wiedzę o życiu. Przede wszystkim będę mówić o tym, jak Ajurweda służy na ścieżce zawodowej. Niezależnie od tego, czy jesteś konsultantką ajurwedy, marzysz o tym, żeby nią zostać, albo prowadzisz inny biznes, który chcesz zamienić w holistyczny biznes, czyli w biznes, który szanuje Twoje pięty achillesowe, którym wiesz, jak je chronić i doskonale wiesz, jakie masz asy w rękawie. Ajurweda jest prosta, ale jej zrozumienie i zastosowanie w codziennym życiu, także w życiu zawodowym, wymaga wsparcia. Od zawsze była przekazywana w relacji nauczyciel-uczeń w formie otwierających serce i umysł opowieści. Bardzo się cieszę, że mogę się z Tobą dzielić moją pasją i doświadczeniem z prowadzenia 8 lat firmy w tej przestrzeni. Firmy, która stała się 7-cyfrowym, holistycznym biznesem. Bardzo się cieszę, że spędzisz ten czas ze mną i starą, mądrą ajurwedą. Witam Cię bardzo serdecznie, Diana. Dzień dobry, witam bardzo. Powiedz na początek, kim jesteś i czym się zajmujesz? Nazywam się Diana Mazur, jestem konsultantką nowej świadomości. Korzystam z ajurwedy i Theta Healing. Inspiruję ambitne kobiety gotowe na odnalezienie równowagi i radości w życiu. Brzmi pięknie i też brzmi jak integracja dwóch metod. Ciekawa jestem, jak do tego doszło w ogóle. Doszło do tego, że może jak się zaczęło, bo zaczęło się parę lat temu z Theta Healing. Bardzo piękna metoda pracy z podświadomością. To jest rodzaj medytacji, więc pięknie funkcjonuje, ale nie każdy podchodzi do tego poważnie, bo jeżeli coś się dzieje nienamacalnie,
No to tak wychodzi czasami, że ludzie po prostu nie zwracają, myślą sobie, że to jakieś tam czary-mary. No i kiedy w szkole Ajurwedy nauczyłam się tych pięknych rzeczy namacalnych, które funkcjonują, które można zobaczyć gołym okiem, więc stwierdziłam, że połączenie tych dwóch rzeczy będzie czymś wspaniałym. I jak ci to idzie? Dobrze, bardzo dobrze. No, to zależy. Opracowałam sobie to na swój sposób, także robię to po prostu niezauważalnie w trakcie konsultacji, zadając takie pytania, które mocno wchodzą też w podświadomość, więc funkcjonuje normalnie. Jakby była konsultacja ajurwedyjska po prostu robiona, ale są też często medytacje połączenia ze sobą w trakcie, nie? Także tak razem. No, podoba mi się to. I działa. Tak, to najważniejsze. Cieszę się, że ci się udało to zintegrować, że klient, który przychodzi na konsultację, nawet sam nie wie, z czego dokładnie czerpiesz, ale przecież to nie jest takie istotne. Ważny jest efekt, po który przychodzi. Praktycznie wie, teoretycznie wie, tak? Bo ja o tym mówię, tak? Więc... Tylko, że to jest po prostu niewidoczne, tak nie czuję się tego, nie? Że to są dwie metody połączone właśnie. Wspomniałaś o odważnych kobietach, o kobietach zdecydowanych na to, żeby iść swoją drogą po szczęście, po spełnienie. I to świetnie pasuje do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, którą jest asertywność. Bo asertywność często pojawia się ramię w ramię z odwagą. Tak. Wiesz, jest taka ładna regułka, że asertywność to umiejętność wyrażania swoich uczuć, tak? Emocji, bez świadomej intencji ranienia innych osób. Ajurweda pokazała mi, że asertywność to przede wszystkim zdrowe relacje z samą sobą. I żeby do tego dojść, to trzeba właśnie być tą odważną, ambitną osobą. Dlatego, że bardzo łatwo powiedzieć komuś nie, ale ciężko sobie. I teraz ja od lat pracuję nad tym, żeby być osobą asertywną. I dopiero kiedy włączyłam to w swoim życiu do siebie, czyli zaczęłam być, tak jak uczy Ajurweda, do siebie asertywna, to dopiero zaczęło funkcjonować to też do innych ludzi. Więc zaczęło się ode mnie. Co to znaczy, jakbyś mogła na przykładzie pokazać, jak to działa, być asertywną wobec siebie? Że myślisz pozytywnie, pozytywnie o sobie, myślisz o, masz pozytywny stosunek do świata. Na przykład postanowienia, których nigdy nie udaje ci się wypełnić, nie? Planujesz sobie, że pojedziesz na urlop i zwlekasz z tym jeden rok, drugi rok, trzeci rok, bo zawsze jest coś innego. Albo praca, albo nie masz czasu. Akurat coś się dzieje w rodzinie, no różne przykłady są, tak? Ale cały czas jest to, po prostu odmawiasz sobie czegoś. I tak naprawdę, no to przeszkodą jesteśmy tylko my sami w takim wypadku, nie? Bo wiesz, można na różne sposoby. Wtedy asertywnie mówię nie tym swoim pomysłom, tak? Asertywnie mówię nie temu pomysłowi, żeby zostać, bo jest remont łazienki. Albo asertywnie mówię nie temu pomysłowi, żeby zostać, no bo kto zajmie się synem, wnukiem, bratem? No bo tak, zazwyczaj tak jest właśnie, że my to pięknie sobie odkładamy. Na wszystko jest czas, o w ten sposób może, nie? Ach, teraz są inne rzeczy ważniejsze, ale zapominamy, że ten urlop, jeżeli on się nie odbędzie, to my już nie będziemy mieli siły na te inne rzeczy. I ja mam taki sposób, że bardzo, jeżeli zrobię coś, uda mi się być do siebie asertywną, to siebie po prostu nagradzam za to. Najlepszymi prezentami są na przykład książki, więc sobie wtedy kupuję książkę. To mnie tak mobilizuje do tego, żeby sobie to cały czas, nie, kontynuować. Bo to nie jest łatwe. Naprawdę nie jest łatwe. Tak jak mówię, jeszcze naprawdę łatwiej jest powiedzieć komuś. Wtedy tak się czujemy. Powiedziałam nie, umiem powiedzieć nie. Ale weź powiedz teraz sobie.
A jak to się ma w kontekście twojej drogi zawodowej? Bo spotkałyśmy się, kiedy ty już mówiłaś nie, zaczynałaś mówić nie swojej dotychczasowej drodze zawodowej, temu, co przez lata było twoją pasją, temu, co rozwijałaś, w czym czułaś się na miejscu i co też było okupione cierpieniem związanym z nadmiarem tej pracy, z charakterem tej pracy. Pierwsze nie, które powiedziałam do siebie, to było, że nie muszę pracować cały dzień. I oczywiście było 1000 odpowiedzi, że klienci się na to nie zgodzą, że ja muszę w soboty pracować. Tak zawsze było i tak będzie. Więc tych wymówek było miliony. Ale okazało się, że najpierw zamknęłam jedną sobotę delikatnie. Funkcjonuje, przeżyłam. Znaleźli inny termin. Dobra, no to zobaczymy jeszcze raz. Zobaczymy, jak daleko się posuniemy. Później był następny tydzień w tygodniu zamknięty. Później była przerwa wydłużona w obiad do 2 godzin. Więc takimi małymi krokami po prostu, żeby nie wystraszyć siebie, żeby nie czuć tej takiego lęku przed czym, że coś tam nie wyjdzie, ale też, żeby klienci się nie wystraszyli. Więc funkcjonowało bardzo ładnie. Miałam czas dla siebie w przerwie i to wystarczająco czasu, żeby spokojnie zjeść i żeby pójść na spacer, tak? Czyli naładowałam tą energię na dalsze godziny. Soboty miałam wolne, czyli miałam weekend dla siebie, dla rodziny. Co jeszcze robiłam w pracy? No to takie najważniejsze, właśnie takie asertywne pierwsze stawianie kroków. I naprawdę było dużo takich, bo zawsze kiedyś było mówione, że no, klient ma nasz pan. Więc człowiek podchodził do tego, że musisz, tak? Musisz być zawsze. Nie. A, no i przestałam pracować po godzinach, czyli punktualnie godzina 18, wszystko było zamknięte. Jeżeli ktoś przyszedł przed, za 5, nie. Niestety pracuję tylko do 18. Ciekawe to musiało być, co? Bo tak sobie to wyobraziłam, że ty nie jesteś taką osobą kategoryczną, stanowczą, zasadniczą. I tu ktoś wchodzi i myśli, że cześć Diana, Dianka, kochanie, czy ja jeszcze mogę? A ty mówisz spokojnie, asertywnie w stosunku do siebie, która by chciała przedłużyć i do klientki, która by chciała przedłużyć, że nie. Na początku to reagowali różnie. Były, no jak nie, ale ja nie mam później czasu. Ja mówię, przykro mi. Nie? Musimy zrobić inny termin, albo po prostu proszę przyjść, kiedy jest otwarte, nie? Żeby mój czas był wzięty też pod uwagę. No ale ja pracuję. I mówię, no ja właśnie też pracuję. Także uczyłam się tego stopniowo, naprawdę stopniowo. I przyzwyczaili się ludzie, naprawdę się przyzwyczaili. I powiem ci, że jak zaczęłam szanować siebie, no bo to jest szacunek do siebie, tak? I przede wszystkim jak zdobyłam tą odwagę, żeby zacząć to, to okazało się, że tak troszeczkę pozmieniali się też klienci, nie? Czyli przychodzili bardziej tacy mniej roszczeniowi. Nie? Przychodziły osoby takie, które też szanowały swój czas, którym podobało się to, że właśnie tak jest. A osoby, które tego nie umiały, to po prostu były zadowolone z tego, że im to pokazuje, bo one to też w swoim życiu teraz zrobią, nie? Także no, Ayurveda dużo zmieniła w moim życiu. Ale ta asertywność właśnie wyszła na taki bardzo, bardzo mocny plan, bo było mi ciężko kiedykolwiek prędzej mówić nie. Bo zawsze bałam się, że kogoś urażę, albo komuś coś się nie spodoba. No albo ktoś mnie nie będzie lubił, bo powiem nie. Czytałam wczoraj dosłownie przed naszym spotkaniem taki fragment, który napisała Oprah Winfrey i ona pisze tak:
Wtedy jeszcze cierpiałam na tą poważną chorobę. Chorobę, która nazywa się taki sposób bycia, który ma sprawić, że wszyscy będą mnie lubić. I podała jakieś takie zgrabne angielskie słowo, teraz mi umknęło, ale ogólnie taka choroba pod tytułem, że wszyscy muszą mnie lubić, i podała przykład bardzo skrajny tego, do czego była w stanie doprowadzić w swoim życiu, żeby ktoś jej nie lubił, żeby ktoś się na nią nie obraził, czy żeby ktoś nie poczuł się dotknięty. O tak. Przeżywałam to chyba całe moje życie, więc, więc bardzo dobrze wiem, jak to funkcjonuje. Jeszcze później, jeżeli nawet coś delikatnie próbuję się powiedzieć, to później sama siebie obwiniasz, że jestem beznadziejna. Nie? I to podwójnie, bo jeżeli powiesz tak, a nie chcesz tego, no to znowuż, nie? I takie wyzwiska w swoim kierunku idą, że głowa boli. Dlaczego znowuż się zgodziłam? I to, i tamto. I ja nic nie potrafię, nie? Fatalna jestem i w ogóle, i wszystko czarne myśli na swój temat. A jeżeli powiedziałam nie, no to tak samo, nie? Właśnie z tym. No i co oni sobie teraz pomyślą, nie? Jak ja tak mogłam? Nie jestem dobrą córką, nie jestem dobrą siostrą, nie jestem dobrą koleżanką. Także to ciągnie i w jedną, i w drugą stronę za sobą cały taki łańcuszek, nie? To jak nauczyłaś się tego ajurwedyjskiego nie, tej asertywności po ajurwedyjsku? Jak mówić nie, żeby czuć spokój? Żeby nie było tego łańcuszka, którym sobie dokładamy negatywnych myśli na własny temat. Na przykład weźmy pracę i przerwę. Więc mówiłam, że niestety teraz mam przerwę i to jest moja przerwa na posiłek i spacer, żebym mogła sobie dalej później ładnie dalej obsługiwać klientów. Żebym miała na to siłę, żebym miała w sobie spokój. No i żebyście wy byli zadowoleni, tak? Czyli szanując siebie, ale z miłością też dla drugiego człowieka. Żeby to nie było takie, że nie, bo ja teraz jestem tutaj najważniejsza, tylko przekazać to w taki sposób, żeby oni poczuli się też wartościowymi osobami. Mhm. I wiesz, i spodobało mi się to mówienie z taką miłością. Bo wtedy wszyscy zaczęli też na mnie patrzeć z taką miłością, nie? Mhm. Bo to znowuż ciągnie jedno za drugim. Jak ja kocham siebie, to oni też mnie będą kochali, nie? Jak ja szanuję siebie, to inni też mnie będą szanowali. A nawet widziałam taki podziw i takie spojrzenie, że wow, nie? Potrafisz, nie? Też bym tak chciała, czy też bym tak chciał. Albo, bo bardzo dużo osób właśnie mówi, że no nie mogę, nie potrafię, nie, to tak nie idzie, tak? Na przykład spytasz się kogoś, dlaczego przyjmujesz klientów, których nie chcesz przyjmować, nie? No bo innych nie mam. No tak, ale jeżeli ich nie przyjmiesz, to zrobi się miejsce na tych właściwych, którzy do ciebie powinni przyjść, z którymi będzie ci się dobrze pracowało, tak? Czasami trzeba poczekać. Ale wtedy ta praca też jest inna. Z taką pełną satysfakcją, nie? Z taką radością. I na pewno się nie męczysz. Wiesz, jak... ja się nie męczyłam w mojej pracy. Tak normalnie się nie męczyłam nigdy. Byłam, no wiadomo, czasami tam fizycznie prędzej, jak tak dużo pracowałam, ale ogólnie wychodziłam zawsze zadowolona. I teraz, odkąd jestem konsultantką? Ja jeszcze chyba nie miałam żadnej konsultacji, z której bym była niezadowolona. Ja zawsze wychodzę na takich, wiesz, ze skrzydłami. Taka jeszcze podniesiona. Nigdy nie było tak, że jestem bez energii, wykończona, czy ktoś mi tam coś tam. Nie. Ale też potrafię powiedzieć, nauczyłam się w szkole ajurwedy. Potrafię powiedzieć nie. Stop. To nie jest ten temat. To nie jest to miejsce. Albo, że przyszłaś tutaj dla siebie, tak?
Także też stawiam jasno granice. I chyba klientki to lubią, a raczej na pewno. Pamiętam, mówiłaś mi ostatnio o klientce, która coś próbowała tak jakby wymusić na tobie i był ten moment takiego nie, nie tak, nie po to. I pamiętam też, że mówiłaś, że nie wiedziałaś, czy ona wytrwa i czy ona wróci. Wytrwała, wróciła i mamy dobry kontakt. Tak. Czasami, wiesz, mi też ktoś to musiał pokazać, bo tak. Nie wiedziałam, że tak może funkcjonować. Więc ja też to dalej pokazuję, że można, naprawdę można. Tylko trzeba się odważyć. To jest właśnie, to jest ta odwaga, której nam brakuje. Do tego pięknego powiedzenia nie, z taką miłością. Przyszło mi do głowy, że jest też takie mówienie nie swoim przekonaniom. Ja to obserwowałam wielokrotnie w trakcie naszej wspólnej drogi. Jak padała jakaś propozycja dla ciebie, jak z automatu wchodziły jakieś stare przekonania na temat tego, czy ty możesz, czy jesteś gotowa, czy wiesz dostatecznie dużo. Jak ty robisz taki właśnie asertywności potrzebuje wobec swoich własnych myśli, żeby móc podjąć tą decyzję, taką, jaką jestem dzisiaj, a nie taką, jaką podjęłaby Diana 5, 10, 15 lat temu, albo jeszcze gorzej ta maleńka Diana, która czegoś się przestraszyła. Tak. Wiesz co, to jest chyba najtrudniejsze w nauce asertywności. Właśnie wracanie do tych starych schematów, bo one są właśnie mocno, mocno, mocno głęboko zakorzenione. Ale w momencie, kiedy tylko się pojawią, ten pierwszy moment, jak usłyszysz, bynajmniej ja tak miałam, jak usłyszałam słowo, no dobrze, niech będzie, będziemy robić jakiś tam warsztat, tak? A ja chyba nie jestem wystarczająco dobra, pierwsze, nie? I tylko później już reagowałam, jak chyba nie je i już się od razu łapałam na tym, jesteś wystarczająco dobra, jesteś właśnie taka dobra, jaka jesteś. Także żeby od razu zamieniać. Bo niestety te negatywne myśli są wciągające i ciężko później je przerwać. Ja to nieraz widzę, jak klienci się kręcą w kółko z tymi negatywnymi myślami i to przypomina zupełnie sytuację, w której kręcą się na karuzeli, a chcieliby zsiąść. Więc jak chcesz zsiąść, to zatrzymaj tą karuzelę, bo jak odpychasz się nogą, to ona się będzie jeszcze bardziej kręcić. Tak, Marysiu, ja co najmniej z 5 lat pracuję nad asertywnością, co najmniej. A trzeci rok jestem tak dosyć mocno już z Ayurvedą, więc i tutaj w dalszym ciągu zdarzają się takie sytuacje, nie? Co jedno jakieś zdanie napędza, tak jak mówisz, jak kołowrotek kręci się, drugie, nie? Tylko właśnie to jest ta cała nauka, żeby zakodować sobie jakieś słowa, które się pojawiają i kiedy je tylko słyszysz, to od razu robić stop, nie? Żeby to był jakiś, znaleźć sobie swój własny jakiś jedno słowo, naprawdę wystarczy słowo stop. Nie? Ja na przykład ja zawsze mówię, że jestem, dobra. Jestem wystarczająca, jestem taka, jaka jestem. Ja dzisiaj to zauważyłam, jak zmieniłam przez te lata nagrań, zmieniłam moje podejście do odbicia, które widzę w programie do nagrywania. Dzisiaj miałam taką sytuację, że wchodzę do tego programu, klikam tam nagraj, patrzę i nagle na mojej twarzy pojawia się taki uśmiech. Nie? O, cześć! I to samo w lustrze. Kiedy lustro przestaje być takim miejscem do przyglądania się, co tam znowu jest nie tak, gdzie coś, wiesz, za nisko, za dużo, za mało, za wąsko i tak dalej, a staje się takim miejscem, w którym ja mogę popatrzeć na swoje odbicie i powiedzieć cześć, dzień dobry, o, witaj, jak pięknie wyglądasz. Ale nie chodzi nawet o te słowa, tylko chodzi o tą energię takiego powitania swojego odbicia. Tak, uwielbiam to. Od długiego czasu tak właśnie gdziekolwiek nie spojrzę, to podobam się sobie. Wiesz, kiedyś wynajdowałam wszystko, nie?
włosy gdzieś tam źle ułożone, makijaż musiał być perfekt, tutaj wszystko musiało pasować. A teraz wiesz, jak ja wstanę rano, jak ja lubię patrzeć na siebie, mówię, o, ale masz oczy świecące, nie? Nie widzę, że one są tam gdzieś może podpuchnięte czy podbite, ale jakie są świecące, jakie są piękne, nie? Prędzej tego nie widziałam. Widzisz, właśnie ta praca nad sobą pokazuje ci tyle pięknych rzeczy, które masz w środku, nie? I patrzysz wtedy tym innym spojrzeniem, nie takim zewnętrznym. I to nie tylko w sobie, ale też w innych. Nie widzisz tej osoby, która staje przed tobą taka, jaka jest, tylko od razu czujesz to jej wnętrze, to jej piękno, które ma w sobie. Wyłapujesz te rzeczy, które są takie naj w niej, żeby móc jej to pokazać, tak? Takie mam wrażenie, że to się dzieje nie naszym wzrokiem takim normalnym przez oczy, tylko bardziej tym takim czuciem przez oczy, może te wewnętrzne oczy. Tak, tą duszą, która podobno ma swoje zwierciadło w oczach, też to tak widzę. Ostatnio widziałam nawet taki rysunek, który pokazuje dwie ludzkie postacie. Jedna jest taka, to jest tylko kontur, taka, wiesz, gęsta, czarna, wypełniona, a druga jest taka świetlista, taka właśnie to światło się rozlewa poza ten kontur, tak promieniuje, tak świeci. I pod tą czarną postacią był taki podpis: wydaje nam się, że jesteśmy tym, a pod tą drugą świetlistą był podpis: a w istocie jesteśmy tym. Czy ten moment, o którym mówisz, też w trakcie konsultacji, to jest ten moment, kiedy my patrzymy w ten sposób na klienta, widząc jego świetlistość, nawet jeśli tam jest cierpienie, choroby, dolegliwości, sposób bycia, to patrzymy jakby poza tą iluzję. Tak. Ta iluzja to bardzo mocno od bardzo długiego czasu widzę to właśnie w dużo rzeczach. Przede wszystkim właśnie w spotkaniach z ludźmi, jak można sobie wmówić coś, nie? Jak można sobie, no sama kiedyś to bardzo dobrze robiłam. Chyba byłam perfekcjonistką w tym wmawianiu sobie wszystkiego, co mi wydawało się, że jest dla mnie, no po prostu umniejszaniu sobie. Więc takie rzeczy bardzo szybko wyłapuję też w ludziach, którzy przychodzą. Bo wiem z własnego doświadczenia, jak to funkcjonuje. Tak, dlatego zawsze staram się im pokazać właśnie tym, co najpiękniejsze, to co mają w środku, to co nie widzą. Oni wiedzą o tym, oczywiście, że wiedzą. Tylko już zapomnieli, że mają taką część siebie, bo życie różne scenariusze pisze, tak? I naprawdę zapominamy, jaką my osobą naprawdę jesteśmy. Do tego wszystko, co się dzieje, nie jest łatwe w dzisiejszych czasach, więc do tego dochodzi, że ludzie się boją. Nie tyle boją, ale mają ogromny lęk przed dużoma rzeczami, tak? Mają lęk nawet przed samym sobą, więc pokazać im to, żeby zobaczyli, żeby sobie przypomnieli, że mają marzenia, że mają cele jednak i że to nie wszystko jest tak, jak wygląda. To jest chyba najfajniejsza rzecz, jaką można robić w życiu. I wiesz, przypomina mi się właśnie, jak kiedyś z zakładu wychodziły osoby z tym uśmiechem takim na twarzy, tak teraz też widzę na końcu zawsze ten uśmiech taki, wow, nie? Także. To jest ta nowa świadomość, o której mówisz. Konsultantka, która konsultuje z nową świadomością w kliencie, ja to tak rozumiem. Czyli ty masz to połączenie i łączysz kogoś, kto przychodzi, żeby on też tak na siebie spojrzał. Tak, mam wrażenie, że to, że ja się łączę z tą boską świadomością, automatycznie przechodzi na osoby, które przychodzą do mnie. Więc one wchodzą w to pole i to się staje łatwiejsze, tak? Bez żadnych dodatkowych nauk, można powiedzieć, tak? Przez samą obecność. Tak. Piękne.
A jak teraz tworzysz swoją ścieżkę zawodową, tą nową, bo ta stara została z tyłu, została twoją pasją, ale jej już w twoim życiu zawodowym nie ma, teraz jest ajurweda, to jak ci się przydaje asertywność i w których momentach korzystasz z tego, czego się nauczyłaś, z tej postawy? Teraz wiesz, podejmując te decyzje, bo to jest tysiące różnych decyzji do podjęcia, kiedy tworzysz tą nową ścieżkę, zwłaszcza jak masz za sobą lata doświadczenia, ale z czymś innym, w innej branży. Teraz wygląda to całkiem inaczej. Teraz wszystko, co robię, to robię bardziej z tego, co wychodzi ze mnie z środka. Mhm. Czyli nie podejmuję żadnych decyzji z głowy, można powiedzieć. Mhm. W ogóle. Staram się zawsze, jeżeli poczuję cokolwiek, na przykład miałam takie pragnienie bardzo mocne, żeby mieć nazwę dla swojej firmy. Mhm. Tak? I byłam już taka, no od tego właśnie się zaczęło, że żeby jakaś sobie tam nazwa była i nic mi nie przychodziło do głowy, nic się nie wydarzało, nic się nie działo. I ona przyszła po prostu, przyszła w momencie nieoczekiwanym. Ja wiedziałam, że to jest to. Poczułam tak wielką radość i takie, to jest nie do opisania, coś tak rozświetliło mnie od środka, że ja już wiedziałam, że to jest to. Później tak samo było z logo. No ale jak to ma wyglądać, tak? Przyśniło mi się. Mhm. Ja wiedziałam, że to jest to. I wiem, że każda decyzja, którą podejmuję teraz, obojętnie czy nawet czy jest to rozmowa też z klientem. Czasami czuję, że muszę porozmawiać przed spotkaniem. Bardzo to fajnie pokazuje, czy ja chcę z tą osobą pracować. Jeżeli czuję, że to nie jest prawdziwe, że to nie jest szczere, że ta osoba gdzieś tam się miota i że tak naprawdę to by chciała, ale nie wie czego, więc ja nie chcę z taką osobą pracować. Nie bez powodu się pojawia w tym twoim opisie słowo odważne, zdecydowane, czyli te, które wiedzą, po co idą, nie te, które tak po prostu przyszły pozwiedzać i może coś wezmą, a może nic nie wezmą. Sama musiałam się tej odwagi nauczyć, więc z takimi osobami też, które chcą to, chociaż nawet jeżeli nie są, ale chcą poznać tą drogę, to jest inaczej, no bo tak jak mówisz, zaczniesz się rozglądać, patrzeć, powiesz komuś, wiesz, fajnie by było, jakbyś poszła prędzej spać, a ta osoba na ciebie spojrzy, chyba jesteś nienormalna nigdy w życiu, nie? Mhm. Gdzie to jest podstawą, tak? Jak ktoś siedzi do 3-4 rano, no to nigdy jego zdrowie nie będzie, nie? Tak. To jest niemożliwe. Miałam taką klientkę, która miała problemy ze skórą, bardzo duże, nie znajdowała pomocy w konwencjonalnej medycynie i dość szybko rozwinęłyśmy przyczynę, a przyczyną był taki kompletnie odwrócony styl życia, w którym ona szła spać koło właśnie 4-5 nad ranem, a budziła się takim późnym rankiem, 10-11 i była skłonna jeść właśnie, nie wiem, kurczaka na parze, sok wyciskany z granatu i tak dalej, ale tego kluczowego nawyku nie była skłonna zmienić. To on był nie do ruszenia, a on też, jak wiemy z ajurwedy, jest tym wąskim gardłem uzdrowienia wątroby i skóry, przywrócenia rytmu. W większości klientów to jest, no mało osób jest, które chodzą wcześniej spać. Bardzo mało. Kultura nas trenuje, żebyśmy byli chorzy. Jesteśmy wtedy bardziej dochodowi. O tak, to na pewno. Siedź jak najdłuższy. No tak, ten stres później, który się dzieje, no bo wiadomo, ja lubię mówić, że już wieczorem zaczyna się ten dzień jutrzejszy, tak? Mm-hmm. Czyli chcesz się dobrze czuć, no to połóż się prędzej spać. Zjedz lepszą kolację, lżejszą, połóż się prędzej spać i na pewno wstaniesz wypoczęta i ten mm-hmm. dzień będzie piękny, nie? Mm-hmm.
i będziesz się czuła tak jak ja dzisiaj, jak milion dolarów. Tak, to też pamiętam ze szkoły, że jak zaczynałaś szkołę, to zawsze miałaś takie pięknie wystylizowane włosy, takie wiesz, loki, tutaj po prostu wyglądało to tak, jakbyś właśnie wyszła od fryzjera. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że twoją pasją są włosy i uwielbiasz się nimi zajmować. I w miarę jak szkoła się posuwała, zwłaszcza druga część, to twoja fryzura stawała się coraz prostsza. Czasem to były po prostu związane w kucyk włosy, a ty piękniałaś. Różnica pomiędzy tą taką wystylizowaną, taką, wiesz, posadzoną niemalże Dianą, a tą Dianą, która po prostu luźno spięła włosy i przyszła świecić swoim blaskiem, była ogromna i wiem, że ty też to zauważyłaś, że jeszcze jak do tego blasku potem się doda właśnie ten włos, to już w ogóle jest taki milion dolar look, dokładnie. Ja uwielbiam tą moją nową siebie. Uwielbiam, naprawdę. No, mówię, im mniej przykładam wagi do tego, żeby wszystko było takie perfekcyjne, tym lepiej się czuję, tym luźniej się czuję, tym więcej mam do siebie takiego ciepła, no bo ja nie muszę. No przecież ja mam takie ładne oczy, że ja nie muszę już tych włosów sobie gdzieś tam na sztywno z kilogramami lakieru układać, tak? Bo nikt na to nie zwróci uwagi w ogóle, nie? A najfajniejsze jest to, że ja później zaczęłam też przekonywać ludzi w mojej pracy byłej, że wcale nie muszą tak perfekcyjnie, bo tak właśnie naturalnie jest ładniej. I faktycznie lepiej się czuli, nie? No bo co z tego, że zrobisz coś pięknie, perfekcyjnie, odwrócisz się i będziesz chodziła jak bynajmniej ja się czułam, tylko żeby czasami tylko gdzieś mi się coś nie zamazało, coś nie zrobiło, tak? Nie masz tej swobody. A po to tu jesteśmy na tym świecie, żeby cieszyć się z każdego momentu swojego życia. A jak my będziemy się cieszyć, ja będę się cieszyła, ty będziesz się cieszyła i każda osoba, która nas słucha, to zobacz, ile tego już będzie. A ta radość, szczególnie w dzisiejszych pochmurnych czasach, jest na wagę złota. To jest jak ten promyk słońca w taki bardzo pochmurny dzień. To jest nam wszystkim bardzo potrzebne. Tak. By potrafić marzyć, podążać za swoją ciekawością i pragnieniami, nie? To bardzo mocno zanikło. Ale od tego my jesteśmy. Żeby dawać ludziom tą nadzieję, żeby pokazywać im tą drogę, żeby widzieli, że można się cieszyć, można po nie wiem, 20 latach zmienić zawód i być szczęśliwą. Z radością. Tak. Żeby umieć, żeby chcieć i żeby dawać tą wiarę, że możemy wszystko, tak? Jeżeli tylko chcemy. Jaka jest dzisiaj, Diana, tak na podsumowanie cię zapytam, jaka jest dzisiaj twoja definicja asertywności? Przywołałaś taką, powiedzmy, ogólną na początek, taką jak ze słownika, a ty jak czujesz, czym jest asertywność? Dla mnie to jest asertywność, to jest przede wszystkim mieć dobre relacje z samą sobą, zdrowe relacje z samą sobą, tak. Szanowanie swoich potrzeb, bo faktycznie, jeżeli zaczniesz od siebie, to dalej pójdzie automatycznie. Już tak naprawdę te nie będziesz musiała się uczyć, jeżeli zaczniesz od siebie. Szanuj siebie, wyrażaj się do siebie pozytywnie. Mów sobie, że jesteś piękna. Uśmiechaj się do siebie. Wszystko to, co byś chciała powiedzieć do innych, to mów sobie najpierw. Znowu mi staje taki obraz przed oczyma z tej samej książki, z której ten poprzedni o sylwetkach. Taki obraz morza i kropli. I pod spodem jest takie pytanie, co się dzieje z kroplą, kiedy wpada do morza? O ile sama kropla ma taką iluzję, że jest czymś innym niż morze, to czym staje się kropla, jeśli się łączy z morzem? Tak jak cię słucham, to słyszę, że w tym momencie, w którym jesteś tą kroplą i zaczynasz być asertywna w takim znaczeniu, w jakim to opowiedziałaś, to jak stapiasz się z resztą, to okazuje się, że ta asertywność w naturalny sposób
rozlewa się na tą całą resztę, bo ty jesteś tą całą resztą. Ty jesteś tym morzem. Tak, tak. To pięknie można właśnie zaobserwowałam u siebie. W momencie, kiedy zaczęłam być do siebie asertywna, to resztę samo wszystko przyszło. Nie? A prędzej uczyłam się, starałam sobie cały czas mówić. Pamiętaj, pamiętaj tu, pamiętaj tamto. No, ciężko mi to szło. Ale kiedy zaczęłam od siebie, przyszło samo. Podoba mi się, bo w tym takim pełnym roszczeń świecie, który nam nakazuje, zakazuje, domaga się i tak dalej, asertywność przydaje się cały czas. Także podoba mi się to, żeby do niej wracać i że to, że ja do niej wracam, przynosi od razu efekty w moim otoczeniu. Bezwysiłkowo, automatycznie, tak jak powiedziałaś. To się po prostu dzieje. Diana, powiedz na koniec, gdzie pójść, jeśli ktoś chce więcej tej asertywności w swoim życiu, chce być przy tobie, zainspirować się twoją drogą kobiety, która poczuła, jak to jest sięgnąć z odwagą i ze zdecydowaniem po swoje miejsce, po swoją radość, po swoje piękno. Można mnie znaleźć na Facebooku Diana Mazur. Mam fanpage'a Diana Mazur Apeiros. Na Instagramie pod tą samą nazwą, na LinkedInie, na YouTubie. Zaczęłam serię małych, krótkich filmów też pod nazwą Diana Mazur Apeiros. Podstawowe informacje można znaleźć na mojej stronie dianamazur.pl. Tam też można umówić się na konsultacje albo serię konsultacji, jak kto woli. To na razie tyle. W planie jeszcze są warsztaty. Dla Polek, Polaków w Niemczech, ale na razie są jeszcze w trakcie pracy. Jestem w trakcie po prostu opracowywania tego. Czyli ważna informacja dla osób, które nas słuchają. Diana na co dzień mieszka w Niemczech i jest bliżej polskiej społeczności, która jest w Niemczech i może zaoferować to, czego Polacy w Niemczech szukają w języku polskim, a nie w języku niemieckim. Na przykład konsultacje, na przykład warsztaty, te, na których można się spotkać, dotknąć, przytulić, pobyć ze sobą, nie przez ekran. Tak. To, czego najbardziej brakuje w Niemczech ostatnie lata. Dokładnie. To jest bardzo istotne w Niemczech. Wiem, bo nasza menadżerka mieszka na co dzień w Niemczech, więc mam to jakby z pierwszej ręki, z relacji co tydzień, którymi Sylwia się dzieli. A powiedz jeszcze, Diana, ostatnie pytanie, krótkie. Co to znaczy Apeiros? Ach. Apeiros to jest nieskończoność po grecku. To jest ta pełnia. To jest ta pełnia, która po prostu się nigdy nie kończy. To są te nieograniczone możliwości, o których pisał Deepak Chopra. Tak, tak. No dobrze, pięknie. Dziękuję ci bardzo serdecznie za dzisiaj i za to, że się podzieliłaś swoimi doświadczeniami i takim nowym rozumieniem asertywności. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogłam tutaj być. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Dziękuję i wzajemnie dla wszystkich. Dzięki. Do widzenia. Dziękuję ci za wspólnie spędzony czas. Wejdź na stronę agni-ajurweda.pl/117, gdzie znajdziesz notatki do tego odcinka podcastu. Zachęcam cię bardzo serdecznie do rozważenia kursu Psychologia Ajurwedyjska, który już niebawem pojawi się w naszej ofercie, w naszej dorocznej, jesiennej sprzedaży. No i oczywiście esencja waty. Masz już? Jesteś już na liście osób, które czekają, aż świeżutka wyjdzie z drukarni w pierwszej połowie września. Esencja waty wraz z zestawem kart równoważących watę, czyli projekt pełen sattwy, świecący w ciemności przedmiot, który łączy cię z przestrzenią serca, taką, w której rozumiesz dużo więcej, pełniej, i przede wszystkim w szybkości przewyższającej szybkość światła. Wszystkiego dobrego, kochana, i do usłyszenia w następnym odcinku tego podcastu.